Witam Państwa we wtorek, 29 sierpnia, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu m.in. paszporty wracają do centrum, stolica kobiecego boksu oraz lekkoatletyka na Koperniku. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Z dniem września terenowy punkt paszportowy z ulicy Bojkowskiej wróci do centrum Gliwic. Paszportówka będzie działać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dostęp do terenowego punktu paszportowego zostanie po latach ułatwiony i wróci do centrum miasta. Zostanie zlokalizowany na parterze Urzędu Miejskiego, gdzie działa Biuro Obsługi Interesantów, w którym wielu mieszkańców załatwia różne urzędowe sprawy. Będzie to kolejna usługa masowa świadczona w gliwickim magistracie, tym razem przez urzędników administracji rządowej. Przypomnijmy, że w ramach współpracy pomiędzy urzędami różnych szczebli administracji publicznej w okresie składania zeznań podatkowych w Urzędzie Miejskim funkcjonuje co roku stanowisko Urzędu Skarbowego. 5 września w Gliwicach rozpoczną się 5-dniowe bokserskie starcia w ramach 12 Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie. Nasze miasto to jedno z najważniejszych miejsc w kraju na mapie kobiecego pięściarstwa. Zbliżająca się impreza będzie największym turniejem pięściarek w Europie, na której rywalizują ze sobą zawodniczki prezentujące najwyższy światowy poziom. Na listach startowych zapisanych jest 316 zawodniczek z 26 państw całego świata. Spodziewajmy się najlepszych medalistek Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Bardzo ciekawie zapowiada się 6 września. Tego dnia warto być na ulicy Zwycięstwa między godziną 15.50 a 16.30. Szykuje się wtedy widowiskowy przejazd około 30 Harleyów z przedstawicielkami poszczególnych państw, trzymającymi flagi swoich krajów. Mistrzostwa potrwają do 9 września. Organizowane będą tradycyjnie w hali przy ulicy Jasnej 31. Kibicować swoim faworytkom będzie mógł każdy, ponieważ wstęp na walki będzie wolny, a transmisję walk na żywo będzie można śledzić na portalu boxer.org. 10 września otwarta zostanie najnowsza miejska inwestycja sportowa – arena lekkoatletyczna na osiedlu Kopernika. Z tej okazji w Gliwicach pojawią się gwiazdy polskiej i światowej lekkiej atletyki. Angelika Cichocka, Ewa Swoboda, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski, Artur Kuciapski i Michał Rozmys. To medaliści Mistrzostw Europy, Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. Tych osobowości nie trzeba szerzej przedstawiać. Sportowcy nie tylko wezmą udział w uroczystości otwarcia gliwickiej areny wybudowanej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Syriusza, lecz będą też rywalizować m.in. z lekkoatletami Piasta Gliwice na popołudniowym mitingu, który zostanie rozegrany z tej okazji. Impreza rozpocznie się o godzinie 10. Na początku arenę wypróbuje gliwicka młodzież uczestnicząca w pokazach sportowych przygotowanych przez organizacje Gliwice Biegają oraz Lekkoatletyka dla Każdego. O godzinie 14.30 przewidziano uroczyste otwarcie obiektu z udziałem ministra sportu, wojewody śląskiego oraz władz Gliwic. Pół godziny później rozpocznie się miting lekkoatletyczny z udziałem zaproszonych gwiazd oraz czołowych zawodników ze Śląska i kraju. Budowa parku doświadczeń przy ulicy Tarnogórskiej powoli dobiega końca. Prace nadal trwają i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że do finiszu jeszcze daleko, ale to już ostatnia prosta dla inwestycji. Większość ciężkich prac ziemnych została wykonana, podobnie jak fundamenty. Prace związane z wykopami, przygotowaniem kanalizacji teletechnicznych i utwardzeniem gruntu zakończyły się w lipcu i pozwoliły na sprawne przejście do tego, co już za chwilę w parku będzie widoczne. Ostatni etap to prace instalacyjne, montaż urządzeń interaktywnych, montaż kamery na wieży radiostacji i podłączenie elementów aktywnych, a także prace zieleniarskie i wreszcie montaż oświetlenia. Alejki oddzielające poszczególne urządzenia zostaną oświetlone tak, aby korzystanie z urządzeń parkowych było możliwe wieczorami. Oświetlenie zostało zaprojektowane w sposób nawiązujący do już istniejących latarni. Pomiędzy alejami zlokalizowane zostaną klomby i pergole obsadzone zielenią. Teren i urządzenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także do poruszania się po terenie wózków dziecięcych. Atrakcja będzie dostępna dla mieszkańców już od października.
Dochodzeniowcy z 3 Komisariatu Policji w Gliwicach w ramach prowadzonego postępowania proszą o pomoc w ustaleniu danych sprawcy kradzieży telefonów komórkowych. Do kradzieży doszło 19 sierpnia w Lombardzie przy ulicy Hutniczej 28. Wizerunek sprawcy został zabezpieczony na kamerach monitoringu. W momencie rozpoznania mężczyzny będącego na zdjęciach śledczy proszą o kontakt z prowadzącym postępowanie aspirantem sztabowym Romanem Kik lub naczelnikiem Wydziału Kryminalnego 3 Komisariatu Policji w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.